Pochwały i słowa krytyki pod adresem władz miejskich, czyli podsumowanie mijającego roku. Nadal nieznane są przyczyny śmierci znalezionej wczoraj w Jeleniej Górze kobiety. Niecodzienny wypadek na obrzeżach Jeleniej Góry. Na informację zaprasza Katarzyna Torba. Dzień dobry Państwu. Kończący się rok sprzyja podsumowaniom. Tradycyjnie już władze naszego miasta zorganizowały specjalne, noworoczne spotkanie. O szczegółach Artur Zakrzewski. Samorządowcy, parlamentarzyści, biznesmeni oraz duchowni wzięli m.in. udział w spotkaniu zorganizowanym przez władze Jeleniej Góry, a spotkanie to dla zarządu miasta było przede wszystkim okazją do podsumowania osiągnięć w mijającym 99 roku. Największym sukcesem to jest to, że udało nam się, mimo dużej konkurencji, począwszy od Gorzowa aż do Wałbrzycha, przyciągnąć inwestora niemieckiego, który wybuduje nowoczesny zakład produkcyjny. Chciałem podkreślić, zakład produkcyjny, w którym znajdzie zatrudnienie w pierwszym etapie 300 osób, a w drugim etapie 800 osób. Do sukcesów prezydent Jeleniej Góry zaliczył również m.in. budowę hipermarketu na Zabobrzu, remonty jeleniogórskiego deptaka oraz wyrastające jak grzyby po deszczu stacje benzynowe. Co zrozumiałe o niedociągnięciach władze miasta mówią bardzo powściągliwie, natomiast bardzo chętnie wymienia je opozycja zasiadająca w Radzie Miejskiej. Jednym z ważniejszych to jest przede wszystkim nieudana uchwała dotycząca sprzedaży mieszkań. Widać tego reperkusje na ulicy. Podobnego zdania odnośnie poczynań jeleniogórskich władz jest również znany jeleniogórski biznesmen Ryszard Dzięciołowski. Wydaje mi się, że trochę zbyt ostrożnie władze miejskie działają. Ta ostrożność z jednej strony zabezpiecza przed wpadkami, ale z drugiej strony nie wykorzystuje wszystkich możliwości. Trzeba bardziej odważnie iść do przodu. Poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jerzy Szmajdziński twierdzi natomiast, że wszelkie niepowodzenia jeleniogórskich władz związane są głównie z nieudolnością rządów na górze. Przy tych obiektywnych warunkach, które tworzą władze państwowe, władze samorządowe miasta i powiatu ziemskiego jeleniogórskiego robią prawie wszystko, co możliwe, żeby dobrze rozwiązywać lokalne problemy. I sądzę, że przyszły rok, który zakończy się oddaniem szpitala wojewódzkiego, zbiornika na Sosnówce, obwodnicy, będzie tego dowodem. Podczas dzisiejszego uroczystego spotkania oprócz wielu słów pozytywnych, ale też i gorzkich pod adresem jeleniogórskich władz, nie zabrakło słodkiego szampana i wykwintnych potraw. Na zaproszenie Związku Gmin Karkonoskich do Bukowca pod Jelenią Górą przybyła dzisiaj wiceminister rolnictwa Joanna Bedrak. O szczegółach wizyty Marek Wojtalski. 93% powierzchni Polski to obszary wiejskie, 40% Polaków mieszka na wsi, natomiast 27% naszych rodaków utrzymuje się z rolnictwa. Ta część społeczeństwa chyba najbardziej obawia się przystąpienia do Unii Europejskiej. Związek Gmin Karkonoskich, pragnąc zapoznać się z aktualną polityką rządu, zaprosił do swojej siedziby w pałacu w Bukowcu wiceminister rolnictwa Joannę Bedrak. Chcemy wiedzieć z pierwszych, że tak powiem, ust o tym, co dzieje się w Ministerstwie Rolnictwa, jakie zamierzenia ma Ministerstwo Rolnictwa w stosunku do gmin, szczególnie tutaj wiejskich, podgórskich, bo wiemy, że to rolnictwo na tych terenach to już jest rolnictwem raczej szczątkowych i nasi rolnicy mają olbrzymie problemy w egzystowaniu z rolnictwa. Poza tym chcemy również wiedzieć z pierwszych ust, jak mają się negocjacje z Unią Europejską. Z tego typu spotkań wyjazdowych zadowolona jest wiceminister. Problemów do omawiania, do poruszania, do rozmów jest bardzo dużo i dobrze, że przedstawiciele rządu mogą się kontaktować, że wyjeżdżają, że wsłuchują się w opinie właśnie tych społeczności lokalnych, bo nie można tworzyć żadnej polityki i realizować bez akceptacji społecznej. Rodzi się pytanie, czy wizyta wiceminister rolnictwa przyczyni się do poprawy nastrojów podgórskich rolników, szczególnie zaniepokojonych unijnymi wymaganiami. I powracamy do podsumowania mijającego roku. Tym razem swoje dokonania ocenili pracownicy Dolnośląskiej Filharmonii w Jeleniej Górze. Dni Muzyki Wiedeńskiej czy też Festiwale Muzyki Organowej oraz Gwiazdy Promują to tradycyjne imprezy, które na stałe wpisały się już w doroczny kalendarz Jeleniogórskiej Filharmonii. Dyrektor tej instytucji Zuzanna Dziedzic, podsumowując mijający rok, zwraca jednak szczególną uwagę na pierwszy ogólnopolski konkurs Chopinowski dla dzieci. Dlatego, że uczestnicy, którzy, młodzież, dzieci, które uczestniczyły w tym konkursie, reprezentowały bardzo dobry poziom muzyczny, artystyczny.
Zadowoleniu z udanego artystycznie sezonu filharmonicznego nie ustępuje jednak rozgoryczenie w sferze materialnej. I trudno się dziwić, skoro średnia pensja muzyka zatrudnionego na pełnym etacie w filharmonii kształtuje się na poziomie 1100 zł brutto. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu podwyższyć te gaże, zasadnicze gaże pracownikom artystycznym, ale niestety tak jak w całej Polsce kultura jest niedofinansowana i to z roku na rok po prostu ta sytuacja się pogłębia. Poza większymi pensjami marzą jeleniogórscy filharmonicy także o zakończeniu budowy nowej sali koncertowej. A artystycznie na przyszły sezon oprócz stałych pozycji programowych w związku z rokiem Bacha zapowiadają dominację utworów tego kompozytora. Tę kolizję, do której doszło dzisiaj na drodze do Zgorzelca, kilka kilometrów od Jeleniej Góry, niewątpliwie nazwać można niecodzienną. O tym, kto z kim się zderzył oraz jaki był skutek konfrontacji, Artur Zakrzewski. A ja jeszcze tylko dodam, że nie ucierpiał człowiek. Wyleciały 10 czy 15 dzików przez ulicę i koniec, jeden został pod samochodem i taka jest prawda. Kierowca, jak widać, nie odniósł żadnych obrażeń, podobnie jak i jego Mercedes, który wyszedł z konfrontacji z dzikiem w zasadzie bez szwanku. Sam dzik natomiast, który bez wątpienia był sprawcą tej kolizji, poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu także został oprawiony przez strażnika łowczego Stanisława Białożyca. No tak się stało. A to są sporadyczne wypadki. Na tym wodzie dopiero to jest pierwszy taki wypadek. Pechowy dzik jeszcze dzisiaj trafił do punktu skupu dziczyzny w Siedlęcinie. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży jego mięsa zostaną przekazane dla koła łowieckiego Muflon z Jeleniej Góry. Pomimo przeprowadzonej sekcji zwłok kobiety odnalezionej wczoraj w okolicach zajezdni MZK w Jeleniej Górze, policja nadal nie potrafi jednoznacznie określić przyczyny zgonu. Wychłodzenie organizmu było najprawdopodobniej przyczyną śmierci kobiety odnalezionej wczoraj rano w okolicach zajezdni MZK w Jeleniej Górze. Na ciele denatki nie stwierdzono żadnych obrażeń, policja wyklucza więc zabójstwo. Dzisiejsza sekcja zwłok nie przyniosła jednak wyjaśnienia tragedii. Wiadomo na pewno, że zgon nastąpił około godziny 12 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jedną z wersji, którą można przyjąć wstępnie, to jest sytuacja taka, że w wyniku działania alkoholu i utraty ciepła, chociaż mówię, tutaj akurat nie wyczuwamy tego alkoholu. Natomiast druga sytuacja, którą można podejrzewać, to w wyniku jakichś zmian chorobowych. Śledztwo w tej tajemniczej sprawie trwa nadal. I pozostała jeszcze prognoza pogody na jutro. Zachmurzenie będzie duże, okresami opady śniegu. Temperatura od minus 4 stopni w Szklarskiej Porębie i w Karpaczu do minus 2 w Zgorzelcu. Wysoko w górach od minus 6 do minus 4 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach silny, południowo-zachodni. Ciśnienie o godzinie 17 w Jeleniej Górze wynosiło 980 hektopaskali i jest stałe. Warunki biometeorologiczne niekorzystne. Nasze wtorkowe spotkanie dobiegło już końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.